Witam Państwa na kolejnej zajawce. Dzisiejszy kolejny film już powstał kiedyś, parę lat temu. Jednakże to jest ciąg, dalszy ciąg historyczny. Ostatnio był jeden film historyczny, bardzo rozbudowany, niedwuznaczny, ale dzisiaj my zobaczymy tak naprawdę, czym jest Układ Słoneczny. Co to w rzeczywistości tak czym jest? Ponieważ mamy loty w kosmos, wielką naukę, autorytety naukowe i tak dalej. Pytanie, co się za tym kryje? Czy to tylko nauka? Czy jeszcze jest drugie dno? Wszyscy generalnie się interesują zawsze tym, że starają się w takich różnych wydarzeniach czytać drugie dno. No i niektórzy uważają, że to dno jest albo go nie ma. Natomiast jeżeli odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest Układ Słoneczny plus nieskończony Wszechświat, to tak naprawdę jest to drugie dno, czyli to jest kwestia religii. Ale jakiej? Jest to kult diabła. Tak zakamuflowany, żeby się nikt nie połapał, że to jest element religijny. Ale skąd my to wiemy? No właśnie. Ten film zrobiłem z 2,5 roku temu. I cały problem polega na tym, że on ma sam w sobie szereg wniosków na koniec. Zresztą Państwo się sami przekonacie, wyrobicie sobie zdanie na ten temat, czy to tak jest, czy może nie ma. Ale zobaczycie te źródła, które są, pokazują nam, co tak naprawdę wierzył, czy to Kopernik, czy na jego konto poszło dzieło o obrotach sfer niebieskich. Bo właśnie w tym filmie jest pokazane, co tak naprawdę jest napisane w dziele o obrotach sfer niebieskich autorstwa, no powiedzmy, Kopernika. No oczywiście oficjalnie Kopernika. Dlaczego tutaj już daję w zwątpienie, kto napisał o obrotach sfer niebieskich? Podaję zwątpienie, ponieważ w ciągu tych 3 lat wprowadzania jebocentryzmu dotarliśmy się do pewnych for, gdzie właśnie lansowano teorię, taki pogląd. Nie mogliśmy dotrzeć do tego autora niestety, który właśnie zaserwował argument, że prawdziwe dzieło o obrotach sfer niebieskich było przechowywane na Zachodzie, później było pocięte na kawałki, jakieś powiedzmy podzielone na kawałki. Jeden z tych najważniejszych fragmentów trafił do Rosji i tam temat się mielił, o, w ten sposób. Tylko tyle wiemy. Czy to jest prawda? Trudno powiedzieć. Natomiast to dzieło, które się jemu przypisuje, a sprawa jest dość kontrowersyjna, ponieważ słuchajcie, to minęło 400 lat, to był XVI wiek. Jemu na łożu śmierci dano to dzieło. Pytanie, czy on to pisał. Ciekawostka. Czy to on, powiedzmy, redagował? Czy to poszło na jego konto? Zresztą mamy dość ciekawy argument, ponieważ sprawa wklęsłej ziemi jest znana od starożytności i nie jest to żadna tajemnica, więc siłą rzeczy Kopernik musiał o tym wiedzieć. Jako astronom prędzej czy później musiał się połapać, że coś nie gra albo nie pasuje. Ale jeżeli był księdzem, to siłą rzeczy żaden ksiądz nie przyjąłby religii starożytnego Egiptu zwanej hermetyzmem. A właśnie o tym pisze w obrotach sfer niebieskich. A więc no, jeżeli to był rzeczywiście chrześcijanin, to diabelską religię nigdy by nie wykorzystał w swoim dziele. To jest taki najprostszy argument. W tym filmie, który będzie potem, to Państwo zobaczycie, na jakich tutaj przesłankach i podstawach funkcjonuje daleki wszechświat. Wielkie galaktyki, układy słoneczne, gwiazdy i tak dalej, i tak dalej. To, co dzisiaj lansuje nauka z wieloma lotami w kosmos, no, które już zaczynają być kontrowersyjne. No i te słynne sondy, które opuszczają Układ Słoneczny, które też
są już kwestionowane. Zobaczycie w tym filmie jeszcze taki bardzo ważny szczegół. Otóż, jak już powiedziałem, są to rzeczy, które są opisane w tym dziele o obrotach sfer niebieskich. Ale to właśnie najciekawszy element z tego, że nikt o tym nie wie, co tam jest napisane tak naprawdę. Nikt w to nie wnika. Jest tak silna propaganda tego kultu diabła, Układu Słonecznego, że nikt nawet nie sprawdzi tego, co tak naprawdę tam pisze. A ten film właśnie to wyjaśnia. Przez okres 3 lat, czy tam 2,5 roku, tak tam powstało, oponenci unikali tego tematu jak ognia. Oczywiście płaskoziemcy się cieszyli, no bo akurat kręci się bata na kuloziemców, no i powiedzmy, mogli się tam powiedzmy radować, nie? Ale ich szczęście płaskoziemców nie polega na tym, że ktoś tam powiedzmy zrobi jakieś dzieło i to opublikował, później to podchwyciła propaganda i swoje zrobiła. Doszło jeszcze do wymiany pokoleń, a więc można było całkiem zgubić po prostu rzeczywiste przyczyny i rzeczywiste osiągnięcia Kopernika. O ile takie były. A więc to w tej chwili trudno rozstrzygnąć. Natomiast dzieci uczy się, mamy wielkie nazwisko, uczy się właśnie, uczy się kopernikanizmu. Wielkie nazwisko, wielki astronom, jest obserwatorium w Toruniu, po całym świecie są różne obserwatoria i podaje się i lansuje się właśnie to nazwisko jako firmową pieczątkę diabelstwa Układu Słonecznego. Tak możemy to po prostu powiedzieć bardzo prosto. I teraz ta informacja spowodowała, że tak naprawdę wszyscy oponenci przez te dwa lata, o tak powiedzmy, oni po prostu musieli milczeć. Bo niestety, wiecie co, wiecie, z czym się nie dyskutuje? Nie dyskutuje się z faktami. A właśnie te fakty chciałbym, żeby Państwo obejrzeli, bo będziecie przekonani, co tak naprawdę oznacza to dzieło i czego tak naprawdę uczy się dzieci od małego. A co do wniosków, na końcu filmu są dość mordercze wnioski, które czasami dla niektórych ludzi będą dość szokujące. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę. Z Wrocławia mówił Mariusz Czetyński. Witam Państwa na kolejnym filmie Teocentryzmu. Dzisiaj mamy specyficzny tytuł, trochę szokujący. Okultyzm. Prawdziwe oblicze dzisiejszej astronomii i kosmologii. No, ktoś by mógł powiedzieć, no facet, odleciałeś całkowicie. No dzisiaj przy takiej technologii loty w kosmos, a tu jeszcze jakiś, ty mówisz o jakimś okultyzmie. Wiecie co? Jest taka zasada. Najciekawsze jest przed nami. Dlatego to, co będzie w tym filmie, nie znajdziemy w żadnych książkach. A przede wszystkim w żadnych książkach programów do nauczania. Wszędzie. Łącznie ze studiami. A więc zapraszam do filmu. Proszę bardzo. Podstawą jest artykuł w języku polskim z portalu astrologicznego. To jest tylko fragment tego artykułu. On jest dłuższy i będzie zalinkowany tak samo ze wszystkimi materiałami dotyczącymi tego filmu. Ale przeczytajmy sobie tutaj najważniejsze, że Kopernik wsparł się na astrologicznym symbolizmie solarnym. Proszę bardzo. Kopernik wsparł się na astrologicznym symbolizmie solarnym. Czytamy dalej. O tym, że polski uczony świetnie orientował się w tak zwanej wiedzy tajemnej, oho, wiedzy tajemnej, ściślej mówiąc w hermetyzmie, świadczy 10 rozdział jego wiekopomnego dzieła o obrotach ciał niebieskich, w którym cytował pisma Hermesa Trismegistosa, legendarnego twórcy takich nauk tajemnych jak chociażby alchemia czy astrologia. Proszę bardzo. Czyli Kopernik był świetnie zorientowany w symbolizmie solarnym, astrologicznym. I oczywiście odpowiednie cytaty zawarł właśnie w swoim dziele.
No i teraz musimy przejść do szczegółów, bo ponieważ mamy tutaj dwa słowa bardzo ważne. Hermetyzm i Hermes Trismegistos, czyli nauka, jak i autor tej nauki. Teraz przejdźmy do danych źródłowych. Też będzie zalinkowane, kto to jest Hermes Trismegistos. Synkretyczne bóstwo helenistyczne. Powstałe z połączenia cech greckiego boga Hermesa i egipskiego Tota. Symbol tajemnej wiedzy starożytności. Tot był bogiem mądrości, patronem astrologii i alchemii. No proszę bardzo, wylądowaliśmy w Egipcie starożytnym. Kopernik też, przynajmniej tak jest to podawane. Idziemy dalej z materiałem dowodowym, proszę bardzo. Tutaj mamy tego naszego bożka Hermesa, tego egipskiego Tota. No idziemy dalej, tutaj mamy z Astrowiki również potwierdzenie, że zajmował się, był bogiem astrologii. Jest jednym z najważniejszych źródeł dla różnych alchemicznych, filozoficznych, duchowych nauk ezoterycznych, w tym astrologii. Czyli widzimy tutaj, czym się zajmował Kopernik, albo wszystko poszło na jego konto. Idziemy dalej, proszę bardzo, to jest nasz bożek. Teraz idziemy dalej. Teraz mamy drugie określenie, hermetyzm. No i co to jest ten hermetyzm? Przeczytamy sobie. Grecka, egipska, mistyczna grupa pogańska, której wierzenia są warte w zbiorze zwanym i tak dalej. Po łacinie grupie 18 traktatów napisanych w helenistycznej Aleksandrii w pierwszym wieku naszej ery. Za inicjatora tej filozofii uznaje się na poemitycznego Hermesa Trismegistosa, który utożsamiany jest też z egipskim Totem. Czyli widzimy. Kopernik się znał na hermetyzmie i cytował właśnie tego bożka egipskiego. Proszę bardzo, teraz mamy jakby tutaj taki wniosek, już od razu. Astrologia starożytnego Egiptu, tak zwany hermetyzm. Proszę bardzo, to samo. Mamy to? Mamy. Ale tutaj jeszcze do tego dojdziemy, jeszcze my tutaj wrócimy dwa razy, bo będziemy mieli cytaty z jednej książki po angielsku, która ma taki rewelacyjny tytuł. Zakazany wszechświat. Okultystyczne korzenie nauki i poszukiwanie myśli Boga. Wiecie, co jest tutaj najciekawsze? Okultystyczne korzenie nauki. No to właśnie. Zaraz dojdziemy do konkretów. Proszę bardzo. Mieliśmy tutaj grafikę poprzednio, to teraz mamy tu po prawej stronie, ale cytat z tej książki, bo to jest jeden taki rozdział, Triumf Hermesa, właśnie gdzie jest mowa o Koperniku, o kopernikanizmie. I zobaczmy, co tutaj jest napisane. 80 lat po odkryciu zaginionych ksiąg Hermesa, Kopernik przyznał zaszczytne miejsce temu egipskiemu mędrcowi w swym dziele o ruchu planet. Ale dlaczego? Nie jest żadnym zaskoczeniem, że Kopernik był zaznajomiony z hermetyzmem. O, można się tutaj to pojawia. Podczas gdy studiował w Rzymie i Padwie w latach 1480-90, była ona na ustach wszystkich. Dowody wskazują, że księga ta była dla niego czymś więcej niż zwykłą intelektualną modą. O długu, jaki wobec Hermesa miał Kopernik, nie świadczy fakt, że wszystkie spośród trzech rewolucyjnych tez, jakie miały przynieść mu sławę, czyli ruch Ziemi w kosmosie, obrót wokół własnej osi, a także ruch Ziemi i innych planet wokół Słońca, znajdowały się w hermetyce, czyli w hermetyzmie. Jeszcze raz powtórzę tutaj tą część, bo ona jest najważniejsza tutaj z całości. Ruch Ziemi w kosmosie, obrót wokół własnej osi, a także ruch Ziemi i innych planet wokół Słońca, wszystko się znajdowało w hermetyzmie, czyli astrologicznym poglądzie, który co zrobił Kopernik albo ci na jego konto co zrobili? On to po prostu tylko dostosował. On dostosował astrologię do astronomii. Mamy następny cytat. Badaczki ezoteryki. Można powiedzieć, że albo wielki nacisk na Słońce w nowym światopoglądzie, by emocjonalną siłą napędową Kopernika, aby powziąć matematyczne obliczenia, że Słońce w istocie jest centrum układu planetarnego, albo że chciał, aby jego odkrycie zostało zaakceptowane poprzez przedstawienie go w ramach tego nowego podejścia. Być może oba wyjaśnienia są prawdziwe, albo kto jest z nich. W obu przypadkach odkrycie Kopernika było spowite błogosławieństwem Hermesa Trismegistusa z cytatem ze sławnego dzieła, w którym Hermes opisuje oddawanie czci Słońcu ich magicznej religii. No proszę bardzo.
mamy astrologię równa się astronomia. Czyli zamieniona astrologia wpleciona w astronomię. I dlatego no, czas na wnioski. Dzisiejsza astronomia, kosmologia to w rzeczywistości zakamuflowany kult diabła oparty na starożytnych zasadach astrologii, a dokładnie na tzw. hermetyzmie. Społeczeństwo jest wychowywane na kulcie diabła i pytanie tylko, czy my chcemy się z tego kultu wypiąć. Życie na zewnątrz Ziemi jest integralnym elementem tego kultu, a ludzie, którzy aktywnie popierają ten pogląd, są przez to nieświadomymi albo świadomymi satanistami, albo inaczej mówiąc, okultystami. Astronomia i kosmologia są ukryte za ścianą autorytetu, lotów w kosmos i tak dalej. I przekazywane dane z tej ściany do publicznej wiadomości nie są weryfikowalne przez zwykłego Kowalskiego. No, prawie. Przez co zostaje ukryty przed społeczeństwem astrologiczny, okultystyczny charakter jednego i drugiego. Ale to nie koniec wniosków, trzymamy dalej. Dzisiejsza astronomia i kosmologia nie odbiega od starożytnych tekstów astrologicznego hermetyzmu i stanowi tak zwaną nową odsłonę starożytnej astrologii. Jest tylko elementem wspomagającym i legalizującym tę starożytną astrologię, czyli historia zatoczyła koło. Historia zatoczyła jeszcze większe koło, ale o tym w następnych filmach. Także dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu.